Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję nie byle jakiej klawiatury, ponieważ jest to klawiatura mechaniczna Razer Black Widow Ultimate, wersja 2014. Jedna z pierwszych klawiatur na świecie, w których Razer zamontował swoje najnowsze przełączniki mechaniczne, stworzone właśnie przez firmę Razer. Czyli nie mamy tutaj Cherry MX-ów ani żadnych innych przełączników, lecz przełączniki Razer Switch Green. Tak pokrótce, moi drodzy, jeśli chodzi o przełączniki Green. Zachowują się one podobnie jak przełączniki Blue. Klikają nawet podobnie. Oczywiście mam na myśli przełączniki Cherry MX Blue, czyli te takie najbardziej znane, rozpowszechnione w klawiaturach mechanicznych. Natomiast jeśli chodzi o te przełączniki Razera, siła aktywacji w przypadku Greenów jest to 50G. Razer zmniejszył dystans, jaki klawisz musi pokonać, aby nastąpiła aktywacja. Został on zmniejszony dość znacznie, czyli przede wszystkim szybciej ten klawisz reaguje i szybciej wraca do pozycji wyjściowej. Jakie było założenie? Stworzyć przełączniki mechaniczne typowo dla graczy, typowo do gier. Nie takie uniwersalne do pisania i przy okazji może do grania, lecz typowo do gier. Ile w tym marketingu, ile faktycznych treści, ciężko powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi faktycznie o takie moje odczucia z gry, to jeśli chodzi o porównanie do Cherry MX-ów, uplasowałbym je pomiędzy przełącznikami Red a Blue. Ogólnie jeśli chodzi o głośność, o jakość tego wciśnięcia, odczucia przy wciśnięciu, generalnie do gier klawiatura bardzo dobra, ponieważ te przełączniki reagują faktycznie bardzo szybko, wciska się je dość lekko, pomimo tych 50G, zobaczcie. Przy okazji też możecie słyszeć, że klawiaturka jest dość głośna właśnie przez ten charakterystyczny klik podobny do Cherry MX Blue. Jeśli jesteście ciekawi, ile wersja Black Widow Ultimate 2014 kosztuje, to mniej więcej tyle co wersja poprzednia, czyli jakieś 400 do 420 zł. Jak na cenę taką premierową, nie jest to cena zła, tym bardziej, że mamy tutaj nowe przełączniki, które faktycznie fajnie się sprawdzają. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Razer żywotność tych przełączników deklaruje na jakieś 60 milionów klików, czyli nawet więcej niż Cherry MX. O 10 milionów więcej i nawet trzykrotnie więcej niż takie te tanie chińskie przełączniki, które mamy chociażby w taniej klawiaturze mechanicznej od Zalmana, jak dobrze pamiętam. No i cóż, jak się te przełączniki przyjmą na rynku, to się okaże w najbliższych zapewne miesiącach już. Będą też przełączniki w wersji Orange o sile aktywacji 45G i które mają być przy okazji bardzo, bardzo ciche. Może nawet cichsze niż na przykład Cherry MX Brown, które według mnie są w tej chwili najcichszymi przełącznikami na rynku. No cóż, taką klawiaturę z tymi orężami postaram się też załatwić do testów i wtedy sobie je porównamy te odczucia i powiem wam, czy faktycznie te przełączniki Orange są takie dobre, jak Razer zakłada. Natomiast zobaczmy jeszcze, przyjrzymy się samej klawiaturze. Powiem wam, że wykonana jest w sposób prosty, w sposób harmonijny. Wszystko jest przejrzyste, dobrze poukładane, logiczne. Zobaczcie, mamy taką małą podpórkę pod nadgarstki, która raczej bardziej pełni funkcję oddobną niż typowo pod dłonie, ponieważ no, moje dłonie się troszkę z niej zsuwają. Mogłaby być dłuższa. Tutaj mamy podświetlane logo Razera. Oczywiście zielone, świetne podświetlenie nie tylko samych liter, cyfr, ale też przestrzeni między klawiszami. To podświetlenie jest bardzo, bardzo intensywne. Ja wam przy okazji pokażę. Możemy z poziomu klawiatury regulować to podświetlenie. Oczywiście do obsługi służy także oprogramowanie Razer Synapse 2.0. Widzicie też, że wystarczy przytrzymać klawisz, nie trzeba nim klikać, a podświetlenie się reguluje. Jak widzieliście, mamy aż kilkanaście stopni tego podświetlenia, tak więc możemy je sobie wyregulować pod nasze preferencje. Natomiast jeśli zrobimy sobie maksymalnie, no to jest naprawdę bardzo jasno. Jeszcze na chwilę przygaszę światło, zobaczycie jak to wygląda, kiedy jest już tak naprawdę ciemno. Jeszcze monitor. I proszę bardzo, rzućcie okiem. Podświetlenie jest naprawdę mocne. Jeśli gramy typowo w ciemnościach, to dobrze sobie to o kilka poziomów zmniejszyć i tak jest ciągle super. Samo oprogramowanie zobaczycie za chwilkę. Tam też jest dostępny efekt pulsacji. Ja jeszcze szybciutko tylko to włączę. I zobaczcie, tak to wygląda właśnie z pulsacją.
No dobrze, rzucimy okiem jeszcze na same klawisze. Po lewej stronie klawiatura ma 5 dodatkowych klawiszy takich pod makra, pod funkcje dodatkowe, które możemy sobie oczywiście skonfigurować. U góry klawisze multimedialne. Na początku mamy do regulacji głośności, później multimedia, takie do odtwarzania filmów lub muzyki. Następnie klawisz do nagrywania makr w locie. Zwróćcie uwagę tutaj, Fn plus to, nagrywamy makra, uderzamy w klawisze, zapisujemy sekwencję i później to sobie możemy wyłączyć. Kolejny klawisz jest to funkcja gamingowa, też tutaj nam to podpowiada podświetlenie. Po prostu, jeśli mamy to włączone, wtedy nie działa nam klawisz Windows, a także możemy zablokować dwie kombinacje Alt plus F4 oraz Alt plus Tab. Właśnie po to, żebyśmy przypadkiem nie wyszli z gry ani tabem, ani klawiszem Windows, ani po prostu nie zamknęli aplikacji klikając Alt plus F4. Takie zabezpieczenie typowo dla gracza. Poza tym mamy dwa przyciski do regulacji tego podświetlenia, jak działają widzieliście przed chwilką, i mamy także klawisz, który usypia nam komputer. Po prostu Fn, księżyc i komputer idzie spać. Czcionka, moi drodzy, w tej klawiaturze jest bardzo specyficzna dla Razera, dla klawiatury Black Widow. Jest bardzo taka oryginalna, no jak to u Razera. Natomiast mamy Enter tego typu, nie taki pełnowymiarowy, duży, ale jest ok. Do tego mamy długi backspace, czyli oczywiście zaleta. Samo tworzywo, wykonanie i tak dalej jest bardzo dobre. Klawiatura jest dość minimalistyczna, nie ma żadnych udziwnień. Wygląda bardzo fajnie, bardzo prosto. Jeśli chodzi o grubość, to zobaczcie sobie, nie jest ona zbyt gruba. No i przy okazji widzicie, mamy też hub USB, jeden port USB oraz przedłużenie mikrofonu oraz słuchawek. Nie ma ta klawiatura żadnej własnej karty dźwiękowej, jest tylko przedłużenie. Za chwilkę zobaczycie kabel, jak to wygląda. Kabel w tej klawiaturze jest naprawdę gruby, ale to za chwilkę. Rzucimy sobie jeszcze okiem od spodu na klawiaturę, jak to się ma z antypościskami. Mamy takie gumki w narożnikach, tutaj z przodu po drugiej stronie oraz u góry także w narożnikach. Mamy też podwyższenia jednostopniowe, ale gumowane, dzięki czemu klawiatura na biurku zachowuje się przyzwoicie. Na podwyższeniach trzyma się nieźle, natomiast bez podwyższeń wprost rewelacyjnie, przesuwa się bardzo minimalnie. Czuć wyraźny opór, że jeśli mocno ją pchniemy, to ona po prostu robi taki ruch przód tył. Jeszcze jedna ważna rzecz, oczywiście w klawiaturach dla graczy rzecz normalna, tym bardziej w wersjach Ultimate, czyli też anti-ghosting jest w tej wersji Ultimate. Możemy wcisnąć dowolną ilość klawiszy jednocześnie, nie robi to na klawiaturze żadnego wrażenia. Ok, moi drodzy, klawiaturkę na chwilę wyłączyłem, tak żeby jeszcze rzucić okiem na kabel. Kabel jest długi, jest to 1,80 m. Część, która wychodzi z klawiatury, jak widzicie, jest naprawdę gruba i dość sztywna. Da się go jakoś uporządkować, no ale mimo wszystko jest sztywny. Na końcu kabel rozdziela się aż na 4 części i mamy tak, dwa wtyki USB. Jeden zasila oczywiście samą klawiaturę, jej podświetlenie i takie podstawowe funkcje. Drugi po prostu jest przedłużeniem tego portu USB, przez to też mamy pełne napięcie w tym porcie. Możemy bezpiecznie nawet ładować urządzenia z tej klawiatury. Troszeczkę gorzej jest właśnie w klawiaturach, gdzie jest tylko jeden wtyk USB do wszystkiego, a mamy nawet dwa porty czasami. To rozwiązanie jest oczywiście bezpieczniejsze dla naszych urządzeń, takich jak jakieś dyski 2,5 cala, kamera, aparatów itd. No i mamy też przedłużenie naszej karty dźwiękowej, czyli dwa pozłacane mini jacki 3,5 mm do głośników, czy tam słuchawek i do mikrofonu. Dlatego jeśli obudowę mamy gdzieś dalej, a na przykład głośniki czy słuchawki mamy przy biurku, to możemy sobie je podpiąć bezpośrednio do naszej klawiatury, a to sobie wpiąć z tyłu komputera. Jeszcze zobaczcie, to rozgałęzienie jest na takiej odległości, nawet jeśli mamy dużą obudowę typu tower, to spokojnie te wszystkie kabelki sięgną tam, gdzie trzeba i bez problemu je sobie podłączymy. Dzięki oprogramowaniu Razer Synapse 2.0 klawiaturę skonfigurujemy szybko i bezproblemowo. Możemy tutaj wybrać funkcje dla wszystkich klawiszy, przypisać także im makra. Dostępne są także opcje podświetlenia, podświetlenie stałe oraz pulsacja. Jest także tryb gamingowy oraz nagrywanie makr. I dobrze, myślę, że o tej klawiaturze powiedziałem Wam już wszystko, co powinniście wiedzieć. Natomiast podsumowując w kilku słowach, do tej pory myślałem, że w tym roku najlepiej pozytywnie zaskoczyła mnie klawiatura CM Storm Quickfire Ultimate, ta z czerwonym podświetleniem, na pewno ją pamiętacie.
dostała rekomendację w portalu. Natomiast powiem Wam, że Black Widow Ultimate w wersji 2014 z nowymi przełącznikami, z zielonym podświetleniem, jest naprawdę świetną klawiaturą mechaniczną. Natomiast nie jest przekombinowana, nie jest przesadzona. Nie mamy 30 dodatkowych klawiszy gamingowych. Wszystko jest takie dość minimalistyczne, co mi się bardzo podoba. Mamy też bardzo, bardzo fajne podświetlenie, bardzo wyraźne, ciekawą, oryginalną czcionkę. No i cena, moi drodzy, 400-420 zł za klawiaturę mechaniczną, tym bardziej Razera, z nowymi przełącznikami. Nie jest to jakaś cena wygórowana. Jak najbardziej ta cena mieści się w przedziale takiej średniej półki cenowej, jeśli chodzi o klawiatury mechaniczne, ponieważ dobre klawiatury mechaniczne zaczynają się od 300-350 zł. Słabe klawiatury mechaniczne kupimy taniej, natomiast te takie najdroższe, jak Tesoro Collada czy CM Storm Mech serii aluminium, kosztują już po 650-750 zł. To jest dopiero wysoka cena. Tutaj jak ta mechanika bardzo przyzwoicie cenowo, jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi o oprogramowanie. No i przede wszystkim jakość wykonania materiałów bardzo dobra, żywotność klawiszy 60 milionów klików. No i myślę, że jak kupicie sobie taki sprzęt, będzie Wam naprawdę działał długie, długie lata. Dla Razera gratulacje za kawał solidnej roboty. Nowa wersja klawiatury Black Widow Ultimate wersja 2014 to naprawdę solidny sprzęt. Ze swojej strony mogę śmiało polecić fanom klawiatur mechanicznych. A więcej informacji oczywiście na portalu wideotesty.pl. Zachęcam do wchodzenia, a także do wchodzenia na naszego Facebooka. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!